Dzień dobry, moi misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z Trackmanium. Jest wtoreczek, jest hantereczek, lecimy. W tym tygodniu bez problemów technicznych będzie. Dobra, ja tak mówię, bo za chwilę faktycznie będą i co? I jak się potem z tego wytłumaczę, no? Tutaj chyba jednak... No tak się wytłumaczy, że no, że będzie tłumaczone. Oni mnie wytłumaczyli i wszystko mnie zrobili, co mnie wytłumaczyli, no. No, to co mnie wytłumaczyć mieli, to mnie wytłumaczyli. Dokładnie, to co mnie... A jeszcze tłumaczyć! Dobra, nie, bo wiesz co? W ogóle mam wrażenie, że ostatnio kabaret, który bardzo mocno w pewnym momencie siadł na laurach i dlatego został też wyparty między innymi przez stand-up bardzo, bo za grzeczny się zrobił ten kabaret, to ostatnimi czasy... Zauważyłem, że od kiedy właśnie ten sketch powstał i spodobał się ludziom i znowu gdzieś tam do łask, chociaż na chwilę ten kabaret wrócił. Jak się nazywa w ogóle ten kabaret, który właśnie to nagrał? Neonówka. Neonówka, dziękuję, właśnie nie mogłem sobie przypomnieć. To teraz wszystkie kabarety praktycznie są polityczne. Tak, ale nie do końca. I już Czemu? Mówię dlaczego. Ostatnio miałem przyjemność być na... występie na żywo kabaretu Smile. Mhm. Bo mieli akurat nowy program na 20-lecie. I tam aż tak dużo polityki nie było. W sensie tam była poruszona była kwestia inflacji i jakieś takie inne rzeczy, ale za dużo innych rzeczy nie było. To oni się bardziej skupiali na tym, że ach, jesteśmy śmieszni i chłop się za babę przebrał, nie? No czyli dobra, no, ten typ kabaretu, który właśnie, że tak powiem, odstrzelił kabaret na długi czas. Tak. Natomiast ja zauważyłem właśnie, że coś, co mnie wpienia, bo zamiast lecieć swoim jakimś trybem, ale zrobić to po prostu lepiej, no to kabaret zaczął garściami czerpać po prostu ze stand-upu. No chociażby to, że teraz oglądaliśmy, no jakiś czas temu już była tam ta z Polsatem, jakieś noc kabaretów, czy letnia, nie pamiętam jak to się nazywa, bo nie przykładam wagi mocnej do nas. No ale na przykład to, że prowadzący po prostu tam kurwą i chujem to rzucał co drugie zdanie, nie? No bo stwierdzili, że w stand-upie się to sprzedaje, no to dobra, no to my w kabarecie też będziemy dużo przeklinać, nie? Nie wiem, jakoś to nie w tym kierunku idzie. No, ale zawsze idzie. Tak było przecież, jak był jakikolwiek kabaret, wiesz, i tam ktoś rzucił jakąś kurwą czy chujem, no to... No było śmiesznie, tylko że... To było śmiesznie, nawet ta neonówka, nie? Jak było z Teleekspresem. No nie, no ale widzisz. Kompetentny i uczciwy. Znaczy, ty jebany chuju, ty w dupę. I żebym się tu więcej kurwa nie widziała. Skurwy sobie ciśnienie podniósł. Nie lubię ty chuju ty! I to jest piękne, ale to jest na takiej zasadzie, że to był sytuacja. Znaczy ogólnie wiesz, jest wytłumaczone to przekleństwo i to jest fajne, bo to ma sens wszystko, nie? A nie rzucona kurwa po prostu. Tylko po to, żeby ją rzucić, żeby hehe powiedział kurwa, tak? No. Tylko tutaj to... No mówię, no wiesz, to ma sens, tak? Bo to jest no fajnie, bo się wkurwiła pani, której się okres spóźnia i tak dalej, i tak dalej. A tutaj to zaczyna iść w stronę stand-upu, który moim zdaniem bardzo często nadużywa przekleństw. Tylko po to, żeby ich używać po prostu, jako przecinka, nie? I... Tak jest. Dobra, no jest to jakaś forma przekazu i... podkreślenia wypowiedzi, niekoniecznie trafiająca w 100% w moje gusta, chociaż sam bardzo dużo przeklinam, to... Ja bym powiedział, że w chuj, ale mi nie wypada przeklinać. No tak, nie wypada cię przeklinać, szczególnie na moich odcinkach. No kurwa, proste. No. I nie w tym, nie w tę stronę, nie? Quo vadis, kabarety. Quo vadis, kabarety? Jeszcze ten i lektury każe czytać, kurwa, no. Co jest? Ja ci nic nie każę czytać. Wiesz, że Quo vadis w ogóle to była, jeżeli nie najdroższa, to na pewno w pierwszej trójce najdroższych produkcji polskich, jakie kiedykolwiek powstały? No bo wszyscy musieli do Grecji lecieć. Akurat chyba do Rzymu, no ale... Chuj, jeszcze drożej, to faktycznie najdroższe. No powiedzmy, no, tak. To dobre wytłumaczenie, no, gdzież, wiesz, na tamte czasy bilety były drogie. No nie? Kurde, proszę cię, ale mimo na krajowa jaka była, weź całą ekipę, weź to zbuduj wszystko. No, to prawda, to prawda. Znaczy... Co, oni nie... ze styropianu to robili? Znaczy, raczej to już tam było, nie?
Nie musieli tego budować, ale... Ale no, pozwolenia, koncesje, kurwa, wszystko? Koncesja na alkohol, tak, zdecydowanie. Żeby zagrać niektóre sceny, to potrzebna była koncesja na alkohol. No kurwa, dla samego Dionizosa ile? A to nie to, mówiłeś, to Rzym, dobra. No właśnie tak się zastanawiałem, co ty pierdolisz, ale postanowiłem, że dam ci trochę pogadać. Dziękuję. Tutaj wiesz, jak to się przejeżdża, prawda? Skaczesz i musisz się przepierdolić przez metę. Tam czyli przez mówiąc bandę. Krótko, po prostu używasz airbreaka w odpowiednim momencie, żebyś wylądował na dziobie, żeby zaraz po wylądowaniu cię podbiło na kółka do góry. No to już widzę, że wiesz, jak to się robi, świetnie. Nie muszę ci więcej tłumaczyć. Tak jest. No. O, Boklo jest tutaj. Mam taki sam czas jak Boklo, ja pierdzielę. No, to powiem ci, że ja jednak muszę przemyśleć, czy na trzeźwo jeździć. Chociaż... Kurde... Kurwy mieć! Dobry dzień! No, to już takie blisko mojego pyby nawet. No. A ja mam 10.341 pyby. A 10.368, no to nawet jesteś lepszy ode mnie, no. No widzisz? 55. Nawet ode mnie! To już powiem ci, no, to już jest wysoki standard. Wysokie C, czy coś tam. Zastanawiam się, bo ja za każdym razem tutaj... dochodzę dopiero na sam koniec do tego, jak to się powinno przejeżdżać, nie? To jest... Ostatnio stwierdziliśmy z Kulfonem, że jednak mamy za dużo tych plansz. Bo człowiek by się chciał każdej nauczyć jeździć, ale przy 1200 to jest tak dosyć ciężko, nie? Nie no, fajne macie aspiracje, fajne. Chciałbym się nauczyć jeździć każdą z plansz. No... Da! Proszę cię. Dobrze. Ostatnio w ogóle co mi się wydarzyło, ty na live'ie. No aż, dawaj. Aż poszły szoty z tego na TikToka. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Chyba widziałem, auto ci się zmniejszyło, tak? Tak, a potem mi jakieś błędy wywaliło, więc co jest? Co hakerowany się... kurwa zostałeś, no. Ale masakra, nie? No tyle lat gram w Trackmanie i nigdy mi się coś takiego nie wydarzyło. W ogóle ty zmniejszył mi się samochód. To w sumie dobrze ze strony tej gry, że cały czas potrafi cię zaskakiwać. No, dokładnie. Ale z drugiej strony też, z trzeciej strony, bo już ty użyłeś słowa z drugiej strony. Stwierdzenia, nie słowa. Dlaczego z tego nikt nie korzysta, skoro da się pomniejszyć samochodzik, który wydaje jeszcze jakieś dziwne dźwięki przy tym pomniejszaniu? Wiesz, nawet przy tworzeniu plansz, nie? Czemu czegoś takiego nikt nie robi? To dziwne jest. Eung. Ale ja już skończyłem. Ja już nie przyjmuję więcej do testowania. Co nie przyjmuję? Eung? To do Huntera w takim razie. Atakuj Huntera. Eung, atakuj Huntera. Not very efektywne, kurwa. Jest tak, jest, ale i tak masz takie obrażenia, Eung, że nawet na not very effective go pokonasz spokojnie. Tak, a swoją drogą właśnie gram sobie na PS Vicie, sobie ściągnąłem właśnie Fire Ready i sobie przypominam, jak się w to grało. I już jestem tak nawet dosyć daleko. Już a gdzie jesteś w tych Fire Redach? Nie pamiętam, jak się nazywa ten, już jestem za wodą i mam Snorlaxa, o, tak w dużym skrócie. Za wodą i masz Snorlaxa, czyli jesteś na Wyspach Lodowych albo na Cinnabar? Chyba Cinnabar, tak, na Cinnabar. Dokładnie tam. No takie to 20 chyba godzin grania. Bo ja też bardzo skrupulatnie wszystkie Pokémony łapię, wiesz, w krzaczkach, więc... Trochę czasu mnie... lecisz na Pokédexa całego. Tak, lecę na całego Pokédexa. Którego i tak nie zrobisz. Zrobię, wiem, że... Ale da się zbugować Mew. No ale dobrze, że da się zbugować Mew, ale... Jeżeli grasz w Fire Redy, to nie masz Magmara chociażby. No tak, ale mogę sobie przetransferować z Greenleafa. Mam no kilku... Możesz, no. Będzie brakować, jasne. No, także tak lecę sobie na całego Pokédexa, mówiąc w dużym skrócie. I bardzo przyjemnie się gra, bo to takie, wiesz, powrót do młodości, do młodzieńczych lat. Ja w ogóle Fire Red uznaję za najlepszą część, jaka kiedykolwiek powstała. Znaczy, czyli oczywiście, bo to samo, co po prostu Red i Blue. No i Yellow ewentualnie. Tylko, że z lepszą grafiką, nie? Taką... No. Mnie najbardziej Pokémon Crystal siadło. Czyli to jest trzecia generacja. Druga, tak. Bo, no tak. Trzecia to już są te... Tam masz od chuja kontentu, bo tam masz dwa regiony w jednym. Nie wiem, dlaczego nie kontynuowali tego wcześniej. Mhm. Później, przepraszam. Czy w ogóle powiem ci, że grałem jak teraz ten Pokémon Shield tam i Sword chyba, tak? To nie jest to samo już, w sensie idą mocno pod to, żeby przyciągnąć gracza, który jest, przepraszam, że to powiem, ale leniwy, nie? Jest tyle
Nie wiem, czy grałeś w te nowe części. Nie grałem. No to mogę ci pożyczyć nawet. Mówię poważnie, żebyś sobie ograł, potem mi odeślesz. Nie, bo Switchki też nie posiadasz. Nie posiadam. No to mogę ci pożyczyć. Dziękuję, nie trzeba. No masz, człowieku, ja tego nie rozumiem. Masz pomiędzy jakimiś miastami masz te, jak to się nazywa, takie instancje, gdzie możesz sobie złapać wszystkie w ogóle Pokémony, jakie sobie chcesz. Dodatkowo masz mini bosików, które dają ci w cholerę expa na Pokémona, którego sobie wybierzesz. Także expienie i znajdowanie Pokémonów, czyli coś, co jest tak naprawdę moim zdaniem clue tej gry i core'em w zasadzie, to jest pozbawione jakiegokolwiek problemu. No, to tak, nie wiem, czy to w dobrą stronę idzie. Ale z drugiej strony... Jeżeli u nich pieniądze się zgadzają, to oni powiedzą, że idziemy w dobrą stronę. No tak, i właśnie się z tego co wiem, to się zgadzają, bo ludziom się to podoba. No tylko mi się to nie do końca podoba, ale też jak mówię, ja bardzo często narzekam na pozytywne zmiany, które są wprowadzane w grach, bo po prostu uważam to za zabijanie tych gier. Natomiast ludziom się to podoba, no i tyle. Swoją drogą, ale to... Nie mogę tego jeszcze powiedzieć. czasami jest problem, no bo ja mam... Chciałbym wam dużo rzeczy opowiedzieć, ale jeszcze nie mogę na przykład. I to ja mam za długi... Ale język. Czemu nie możesz? No bo jeszcze nie mogę, no później ci powiem. Bo nawet jak ci powiem dlaczego nie mogę, to... To już się wyda co to jest, no nieważne. Tak czy siak, na przykład... wprowadzenie, wiesz, czegoś, co się faktycznie... Dark Soulsach sprawdza i tak dalej. Do Diablo 4, czyli skalowanie poziomu przeciwników do twojej głównej postaci. No spoko, no może w Dark Soulsach się to sprawdza, ale moim zdaniem jest to ukatrupienie w gatunku hack and slash, nie? Bo dla mnie najprzyjemniejszym w Diablo było, znaczy no może nie najprzyjemniejszym, ale było to fajne, że czułeś progres tego, że jesteś coraz silniejszy. A tutaj z każdym poziomem i każdym lepszym przedmiotem tylko dostajesz coraz większy wpierdol. Nie wiem, no, czy to dobra droga. I bardzo dużo osób na to narzeka, ale natomiast wiem, że nowy Blizzard jest tak dumny, że oni nie zrezygnują z tego, bo ja w ogóle uważam, że powinna być możliwość... Masz wybór światów tam, nie? W sensie, wiesz, gdzie... możesz się pomiędzy światami poruszać, jakimiś tam, powiedzmy, instancjami. I dlaczego nie zrobić dodatkowego świata, gdzie nie będzie tego skalowania poziomu postaci? Do poziomu test. O Jezus, przepraszam. Czemu bijesz mikrofon? No bo mnie wkurwił. To Blizzard czy mikrofon, kurwa, to się zdecyduj. Jedno i drugie. Wiesz, teoretycznie można byłoby nawet tak zrobić, że na tym drugim świecie, który miałby to wyłączone, leci wolniej exp, no bo to miałoby to sens, tak? No bo te postaci są jednak trochę słabsze. I niech sobie każdy wybierze, ale nie zrobią tego, bo wiesz, to jest ich jeden z najlepszych pomysłów, zajebany, ale najlepszych pomysłów. No bo to, co zajebane, jest najlepsze. No to prawda. Bo kosztujecie najmniej pracy. No dokładnie, i dużo pieniędzy się na tym zarabia. Dokładnie, no dlatego jest najlepszy. Więc, no, to dla mnie zabiło Diablo 4, nie? Ja... przeszedłem sobie... W ogóle ostatnio widziałem, przepraszam, że ci przerwę, widziałem ostatnio jakiegoś shota, że Diablo 4 na Twitchu miał, uwaga, uwaga, 700 oglądających. Tak, dokładnie. No bo... I to wszędzie, na całym świecie, nie? A przypominam, że minęły 3 miesiące od premiery gry? Tak. Dla mnie to jest gniot, po prostu. Ja mogę to powiedzieć głośno, ta gra to gniot. Mimo, że... I powiem teraz więcej. Wyjdzie Diablo 5 i stwierdzę, że Diablo 4 jest zajebiste. Nie, tak zupełnie poważnie, wiesz... Oni chyba robią wszystko, żeby po prostu popsuć wspomnienia tym starym graczom, bo jak wyszło Diablo 3, to po prostu byłem zażenowany, że to w ogóle, wiesz, koło Diablo nie stało, ani koło Diablo 1, ani koło Diablo 2, że tragedia w ogóle, jak można było tak zepsuć grę. Diablo 3 to jest wspaniała gra. Jak wyszło Diablo 4, to udowodnili, że Diablo 3 to jest wspaniała gra, że naprawdę to był dobry produkt. Ja macham tymi witkami dzisiaj, kurna, naprawdę sobie zaraz połamię ten mikrofon pierdzielony. No to na chuj machasz. Po co ci to? No nie, na chuj to akurat nie macham, na mikrofon machnąłem. Także... to będzie pierwsze Diablo, w którym
Już zapowiedzieli dwa dodatki i nie kupię żadnego. Mówię poważnie, nie ma takiej opcji, że ja im dam zarobić jeszcze chociaż złotówkę, no i tyle. Nie ma takiego optiona. I myślę, że to jest moment, w którym pewna przygoda mojego życia dość długa się zakończyła i trzeba będzie sobie poszukać czegoś innego. Fajnie, że trafiłem na takiego Horizona na przykład. Myślę, że byłoby warto, znaczy wiesz, ogólnie był już jakiś czas temu temat tego, że single player w ogóle już umiera, nie? Że to już jest przeżytek, że powinno się od tego odchodzić i tak dalej, że tylko i wyłącznie jakieś otwarte światy, MMO. A zobacz, że znowu ten single player właśnie odnosi chyba jeszcze większe sukcesy niż było wcześniej. No bo wszelkie maści Horizony właśnie, tudzież Dark Soulsy i tak dalej, to wszystko są przecież single, nie? Czy Dark Soulsy są też online, bo nawet nie wiem. Kurwa, nie powiem ci, bo ja strasznie mało w to grałem i chyba nawet nie doszedłem do tego etapu, że wiem, że jakieś były tam walki multiplayer, ale nie wiem, czy to jakieś mody, czy nie mody. Nie potrafię ci powiedzieć, bo nie grałem, nie chcę głupoty pierdolnąć żadnej. No, ale zobacz, pierdolnąłem pewnie. Dalej Wiedźminy, czy nawet... Red Dead Redemption 2. No ale tu masz online tryb. No, ale to jest kompletnie inna rozgrywka. No spoko, ale jest online jednak, nie? I czy Wiedźmin 3, czy Cyberpunk i tak dalej, to są wszystko jakby stricte nastawione na singla. Natomiast nie wiem, czy właśnie nie byłoby lepszym rozwiązaniem wprowadzenie... Ja na przykład bym się poszczał ze szczęścia, gdyby wprowadzili możliwość grania online w Wiedźmina 3. Nawet na tym samym silniku, niech będzie wszystko to samo, ale niech będzie, wiesz, jakiś taki po prostu mod, czy coś, żeby można było grać jak w MMO w Wiedźmina 3. Nie pograłbyś sobie z ludźmi w to? Ja bym się cieszył strasznie. Powiem ci, że gdyby takie MMO powstało, to by był jeden z najlepiej zarabiających projektów ever chyba. No to dlaczego tego nikt nie zrobi? W czym jest problem, wiesz, no... Mi się wydaje, że w priorytetach przede wszystkim prawach autorskich i w tym, że to ma CD Projekt Red. No to dlaczego CD Projekt Red tego nie zrobi? Bo mają inne priorytety. Teraz mają w priorytetach zrobienie chyba 4, Wiedźmina no. Remake'a jedynki. Nie mogę się doczekać, no. I no właśnie, to dlatego, między innymi. I ale to ja się nie mogę doczekać, DLC ja przypuszczam, do że nowy gracz... Cyberpunka. No to, wiesz, ja przypuszczam, że nowy gracz ma w dupie remake Wiedźmina jedynki. Szczerze, że gracz, który, wiesz, mówi o tym, że Wiedźmin 3 to gra jego dzieciństwa, wątpię, żeby zagrał w Wiedźmina jedynkę. No, taka jest prawda. Nie, kurwa, przepraszam, ale jak słyszę coś takiego, to tak myślę, kurwa, o roczniku... 2007 zwyż, nie? No jest tak. Gradzić... Wow, nie? Aż mnie zabolało coś w środku, kurwa, tak autentycznie. Poczułem, jakby ktoś mi, kurwa... No, jakieś to... takie wiedźmińskie porównanie. No jakby ktoś mi Ardem zapierdolił w serce, nie? No tak. Trochę tak, no. I Igni jeszcze przyprawił. Wow. No, ale... To umówmy się, że rynek dąży do tego, żeby nastawiać się właśnie na tego typu gracza. Najwyraźniej na takim graczu się najwięcej powinieneś zarabia. Sobie Kiszaka pooglądać. Kiszak ostatnio wszedł w stronę takiego ludologa i on sobie właśnie recenzuje gierki, w tym bardzo mocno recenzował Diablo 4, teraz Starfielda. I on ma chuj takich właśnie różnych przemyśleń związanych z grami komputerowymi, z tym rynkiem. Ale gość dobrze prawi. No to przypuszczalnie mamy podobne poglądy na wiele rzeczy. Prawdopodobnie, no, to jest gościu, który też jest takim fanem Diablo, że nawet na palcach ma wytatuowane runy z Diablo. O proszę, ja też. Ty, właściwie to kiedyś moim marzeniem było, żeby wytatuować sobie Yahid Hber i chyba to zrobię. Yahid Hber to jest słowo runiczne do Enigmy, czyli chyba najważniejszego przedmiotu słowa runicznego w grze, bo pozwala to teleportować się jak czarodziejce każdej postaci, która ją nosi. Jest to zdecydowanie najbardziej wartościowy przedmiot ze słów runicznych. No, znaczy wartościowy pod względem rozgrywki, bo jeżeli chodzi o faktyczne pieniądze, no to są znacznie droższe. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Tak, tym razem jest dobrze, są 4 plansze. Komentujcie, brawo, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Yo.